Czas powoli rozpocząć pracę nad korpusem, czyli blokiem zasilania. Tak się będą prezentowały kondensatory. Teraz tak, dlaczego nie mogę przewiercić, no teoretycznie mogę, tych otworów na M6? Dlatego, że tu mamy metalizację. Tu jest jedna część z metalizacji otworu, metalizowany otwór. Druga część, to akurat tak nie widać, ma również połączenie. Kolejna rzecz. Mamy tutaj cztery mostki prostownicze z częścią radiatorów. Trzeba by tutaj te otwory powiercić. Dodatkowo jeszcze całość jest tutaj, tych czterech kondensatorów, włączona taką wielką, bardzo ciężką blachą miedzianą, która jest pocynowana. Też by trzeba było otwory powiększyć. Plus jeszcze mam cztery tulejki redukcyjne, które trzeba by przerobić. W związku z tym lepiej będzie wstawić tutaj elementy redukcyjne i zrobić to na w oryginale, tak jak było to zrobione na śrubę M5. Akurat kondensatory są produkowane na świecie z gwintem metrycznym, w związku z tym to są jedyne śruby w gwincie metrycznym zastosowane w tym wzmacniaczu. Teraz tak, co dalej? Trzeba zrobić małe modyfikacje. Pomijam oczywiście kwestię naprawy, czyli tak, wymiana tutaj będzie dwóch przekaźników, już to wszystkie części, które są potrzebne, przyszły. Tu będzie zamontowany nowy elektrolit. Te widać, to chyba wymieniał, ale jeszcze je sprawdzę. Jeżeli będą dobre, zostawiam. Kolejna rzecz, tu jest rezystor. I tu mamy dość mocno przypalony obwód drukowany, nie tylko przy tym jednym rezystorze. Tutaj wypalone, przez co można się domyśleć, że jest to przegrzanie. Więc tu zamówiłem też taki rezystor. To akurat jest 5 W w takiej obudowie firmy Wishai, tu jest 5 W w innej obudowie i on zostanie zamontowany na tulejkach ceramicznych, żeby było dobre odprowadzanie ciepła. I tu mamy kolejne dwa takie bardzo nietypowe rezystory, myślę, że mają co najmniej 10 albo nawet 15 W mocy, o rezystancji dość nietypowej 700 ohmów. Nie wiem, do czego one służą. W każdym razie jest tu płyta cała czarna, wypalona. Od drugiej strony również widać, że na przykład przy tym rezystorze tu jest cały ten obszar czarny. I to też zostanie zmodyfikowane, ale troszkę w inny sposób. Bo jak widzimy, te rezystory są również odsunięte od płytki. Ale ja to zrobię troszkę inaczej, troszkę zupełnie inną metodą. Może wyda się to dziwne, ale zobaczycie, co wymyśliłem. Także na razie trzeba zamontować w tym miejscu rezystor na tulejkach. Ten ma za krótkie nogi, nie chcę tu sztukować. O, teraz można w sumie chyba zauważyć takie przypalenie. No, w tym miejscu obwodu drukowanego. Jest ciemne, ciemne i jest tu też ciemne. I dam taki rezystor na tulejkach ceramicznych. I jeszcze rezystor, kondensator osiowy. To miejsce. Montaż przekaźników, sprawdzenie tych elektrolitów, no i modyfikacja tych dwóch rezystorów. I to praktycznie byłoby chyba na tyle, co w tej części będzie do zrobienia. Dlatego, że dalsze operacje będą polegały na modyfikacji kondensatorów filtrujących. Jeszcze zanim zamontuję w tym miejscu przekaźniki, to oczyszczę to z pozostałości starego topnika. Metodę czyszczenia już doskonale znacie. Tu jest taka sytuacja, że tej płytki nie będę wkładał do myjki ultradźwiękowej, ponieważ musiałbym rozlutować te duże przewody grube od transformatora sieciowego, a to w tym przypadku nie ma kompletnie sensu. Jeszcze ten rezystor plus tulejki ceramiczne. Pytacie mnie, gdzie kupić tulejki ceramiczne? No powiem, że nie jest to wcale aż takie łatwe. Ale jeżeli potrzebujecie takie tulejki, to mogę parę sztuk udostępnić. Tak się będzie prezentował rezystor. Na pewno będzie miał lepsze chłodzenie od tego, co było poprzednio. Dwa elementy, które wymagały koniecznie wymiany, gotowe. Teraz praktycznie mamy jeszcze montaż przekaźników. Jeszcze zmierzę w międzyczasie te małe elektrolity. No i tutaj przy lutowaniu już tak dużych wyprowadzeń trzeba zamontować troszkę większy grot.
Mam tutaj konieczność odsunięcia tego rezystora od obwodu drukowanego. Nie zamawiałem takich rezystorów, bo nie ma to najmniejszego sensu. Był bardzo nisko zamontowany. Teraz chodzi o to, żeby go zamontować maksymalnie wysoko, ale ma za krótkie wyprowadzenia. Co w tym celu można zrobić? Tu mam rurkę, bardzo cienką rurkę mosiężną, którą docięłem na takie kawałki. Wkładam w tą rurkę wyprowadzenie z jednej i z drugiej strony. I teraz użyję takiego specjalnego narzędzia do zaciskania rurek takich izolacyjnych na końcówki przewodów. Rurki zagniecione. Tu mamy dwa takie wgniecenia. Te wgniecenia są już tutaj na tyle mocno jest to zaprasowane, że nie da się tego wyjąć. Jest to trwale zamontowane. Rurki mają średnicę 1,6 mm i są na tyle dopasowane średnicą, że akurat idealnie wchodzą w te oryginalne otwory. I teraz spokojnie można zamontować taki rezystor w otworku i przylutować. I wtedy będzie on daleko od obwodu drukowanego i będzie miał dobrą wentylację. Akurat jest duży hałas, samoloty nad moim niebem latają, a mam otwarte drzwi od warsztatu. I stąd takie efekty dźwiękowe, które słyszycie. Rezystory zamontowane na podwyższeniu. Celowo je troszeczkę tutaj tak wyprofilowałem pod kątem, na tyle ile pozwolił otwór w płytce, tak żeby odsunąć od przekaźników. Na pewno teraz będzie dużo lepsze chłodzenie. Tu oczywiście następny zamontowany na tulejkach. Jeszcze czekam na kondensatory elektrolityczne, w sumie 6 sztuk dodatkowo do wymiany. I to by było praktycznie tyle prac związanych do zrobienia z tą płytką. Prace nad modyfikacją kondensatorów w toku. Jeden już na próbę zrobiłem. Tu już jest przygotowana też na próbę jedna taka tuleja redukcyjna z M5 na M8, dwustronnie gwintowana, wykonana z mosiądzu. Jeszcze muszę tu zrobić jakieś nacięcie, żeby dokładnie to wkręcić. Najpierw nawiercam wiertłem 6 mm, później 6,7 i mam gwintownik, którego zamówiłem, właśnie specjalnie taki gwintownik firmy Fanar do otworów nieprzelotowych. I teraz będzie nawiercenie grubszym wiertłem, to jest 6,7 pod gwint M8. Tutaj nie można przesadzić z szybkością wiercenia średnicą wiertła, bo można by pewnie taki kondensator uszkodzić, a kosztuje kilkaset złotych jeden. Bardzo miękkie aluminium. Praktycznie normalnie jak masło. Też się takie aluminium bardzo źle obrabia. To jest pewnie jakieś PA38. Jakby było PA6, zdecydowanie twardsze, łatwiejsze do obróbki. Otwory gotowe. Później gwintowanie, zakładam gwintownik na to. Zresztą za chwilę do tego przejdziemy. Tylko na wierce pozostałe dwa kondensatory. No i można przystąpić do praktycznie gwintowania. Nie mam jakiejś gwinciarki. Wszystko jest robione na jakimś tam tak zwanym patencie. Używam do tego celu tych narzędzi, którymi dysponuję. Trochę oleju.
Jest to aluminium materiał, jeszcze te PA38 bardzo kiepski do obróbki, ciągnie się tak jak Mosiąc M63, nie polecam. Jeżeli już robicie, to kupcie sobie aluminium PA6, twardsze stopy, Mosiąc M58A. Już mamy do końca. Można wykręcić. Zdecydowanie jest to trudniej niż zrobić to pokrętką ręcznie, ale przynajmniej mam tutaj gwarancję tego, że będzie to wykonane idealnie w pionie osiowo, a nie pod jakimś tam kątem, jeżeli byśmy to robili ręcznie. Gwint gotowy. W ten sposób mam już zrobione dwa kondensatory przygotowane do montażu. Po wielu godzinach pracy myślę, że mogę zacząć powoli składać. Tutaj jest taka specjalna mata termoprzewodząca. Jest to dwustronnie pokryta folia aluminiowa, coś w czymś w rodzaju grafitu. Ciekawe jest to, że tu, gdzie mamy bardzo mocno dociągnięty radiator, jest ona wygładzona, idealnie spłaszczona w tych dwóch miejscach. W tym miejscu jest cała chropowata, co świadczy o tym, o tu już jest w ogóle dużo dołów i różnych górek, co świadczy o tym, że ta mata nie przylegała idealnie do radiatora. Można to zauważyć również w tych miejscach, że tu jest odgniecione i odgniecione. W związku z tym ten radiator zapewne nie miał, moim zdaniem, bardzo dobrego kontaktu termicznego z całością. W związku z tym, że jest to praktycznie produkt, tak jak podkładki silikonowe jednorazowe, który się układa i odgniata, pozwolę sobie dać tutaj trochę pasty silikonowej. Nie dam tej pasty jakichś dużych ilości, tylko minimalnie. Nie tak jak pod tranzystory, żeby to wszystko wyłaziło, tylko troszeczkę tak bardzo mocno rozsmaruję cieniutką warstewkę, żeby tego było naprawdę nie za dużo. Powiem tak, szkody na pewno ta pasta nie stworzy, a na pewno czymś pomoże. Wiadomo, że te wszystkie metale żelazne czy metale nieżelazne, materiały reagują na temperaturę, w związku z tym pracują, kurczą się, rozszerzają, więc taka pasta, myślę, że jest tutaj wskazana w ilości niewielkiej. To jest lewa strona końcówki. Teraz technika montażu gniazd RCA. Dorobione tu lejki, wszystko jest całkowicie dopasowane. Nie to, żeby gdzieś tam coś było wyginane, kombinowane. Do tego podkładki ząbkowane i śrubki, oczywiście śrubki na klucz sześciokątny, co prawda calowy, ale śrubki nierdzewne. Nakrętka RCA, jeszcze trzeba dociągnąć te wszystkie śruby, zamontować obudowę do gniazda XLR. Wyszło jak fabrycznie. Ideał. Praktycznie bardzo dobre rozwiązanie z tym mocowaniem złącz głośnikowych. Jeszcze dokręcenie śrubek i praktycznie cała jedna strona będzie gotowa. W drugiej praktycznie taka sama czynność do wykonania. Więc powoli, bardzo, bardzo powoli zbliżam się ku końcowi, jeśli chodzi o wykonanie prac związanych z elektroniką.
jeszcze dorobienie tulejek do redukcyjnych, do kondensatorów i można składać. No, kochani, powoli prace zbliżają się ku końcowi. Kondensatory filtrujące przygotowane. Wewnątrz zostały zamontowane tuleje redukcyjne. Można teoretycznie przystąpić powoli do montażu. Tu jest taka malutka blaszka łącząca, służąca zarazem pewnie jako radiator dla tych mostków prostowniczych. Trzeba to oczywiście jakoś kulturalnie poskładać. Tu mamy mostki prostownicze i żeby skorygować wysokość z tą blachą i mostkami, tu były zamontowane podkładka plus jeszcze tulejka redukcyjna. I dopiero śruby M5 na klucz sześciokątny. Tutaj zaznaczyłem, gdzie mają być plusy, gdzie mają być minusy, żeby nie było jakiejś awarii, żeby nic tutaj nie powybuchało. Zresztą jest tutaj również na płycie oznaczone, gdzie mają być jakie elementy podłączone. Jak ma być to w ogóle poskładane. Kondensatory dokręcę do obejm dopiero po zmontowaniu, takim już skręceniu, dlatego że tu jest tak zrobione, że mamy dostęp z każdej strony do tych śrub mocujących. Tutaj zamiast takiego bezpiecznika standardowego jest bezpiecznik termiczny. Po przekroczeniu określonego prądu nagrzewa się w środku bimetal i on wyskakuje. Widzę, że tu jest 20, czyli pewnie 20 A. Taki wyłącznik termiczny stosuje się często w kompresorach, sprężarkach, przy silnikach. I teraz nie podłożyłem filcu, ciężko na gumowych nóżkach przesuwać. No i teraz będzie kombinacja podkładka plus tulejka i śruba. Taka ciekawostka, wrzuciłem zdjęcia na dwie grupy na Facebooku z tego Krela. Już się zaczęły telefony, a były już dwa telefony od tak zwanych krelowców, bym powiedział. Jeszcze jedna śruba i prawie będzie zmontowane. Końcówka zmontowana. Pierwsze uruchomienie mam już za sobą. Był to dość duży problem i dość duże wyzwanie. Nie chciałem ryzykować. Tu niektórzy w komentarzach pisali, czemu ja nie używam zestawu żarówek do pierwszego startu. Używam, tylko nie wszystko na tych filmach jest pokazane. Taki zrobiony taki pajączek, ale funkcjonuje. Była wkręcona tutaj żarówka 100 W i druga żarówka 60 W, to już do takich większych obciążeń. Na tym zestawie można uruchomić na przykład Luxmana M4000, czyli też już kawałek wzmacniacza. No niestety tutaj w przypadku takiego wielkiego transformatora ten system nie dał rady. Mówię, co tu zrobić, żeby to wszystko uruchomić. Cały czas było tylko próbkowanie, żarówki mrygały i zero startu. No i wykopałem z archiwum takie żarówki Philipsa fotograficzne o mocy 275 W. I dopiero po wsadzeniu dwóch takich żarówek wystarczyło prądu, żeby się te gigantyczne kondensatory naładowały i namagnesował rdzeń transformatora. I teraz, kiedy już mamy to wszystko w miarę naładowane, można dopiero wzmacniacz uruchomić. Żarówki świecą. Ale i tak napięcie... O, i wystartowało. Napięcie jest w tej chwili zasilania 201 V. Te żarówki w sumie mają ponad 0,5 kW. Więc naprawdę trochę się grzeją, pomimo że tylko się żarzą. Niebieska dioda się tutaj zaświeciła. Nawet widać. W każdym razie teraz poczekam. No już radiatory, pomimo to, że chodzi około 15-20 minut na tym mniejszym prądzie, mniejszym napięciu, już są ciut cieplejsze niż temperatura otoczenia. Poczekam jeszcze z pół godziny, podgrzeję go. Zobaczę, jakie będą efekty. W każdym razie tu mamy takie dwa rezystory, co zostały do nich zamontowane tulejki. Te rezystory się okropnie nagrzewają. To jest najbardziej nagrzewająca się część w całym wzmacniaczu. Zresztą można było zauważyć
po tej płycie, jak ona jest w miejscu wygrzana. Także na razie jeszcze testów żadnych nie prowadziłem. Było to pierwsze uruchomienie. Końcówka nabiera temperatury. Podłączyłem głośniki. Cały czas pracuję razem z tymi żarówkami. No i taka próba. Jeden kanał, drugi kanał, czyli żyje. Teraz przygotuję jakiś przedwzmacniacz, ponieważ nie mogę podać bezpośrednio sygnału, dlatego że ta końcówka nie ma w ogóle regulacji poziomu sygnału wejściowego, więc pójdzie automatycznie pełną mocą. Mogę albo uszkodzić w końcówkę, albo, co jest bardziej prawdopodobne, moje głośniki wtedy byłyby przeznaczone do utylizacji. No, temperatura już jest około 30 stopni, tak spokojnie. Pierwsza próba z delikatnym obciążeniem. Jak widzicie, dalej pracuję na żarówkach. Tu jest przedwzmacniacz Sansui C2101. Radiatory mają około 40 stopni w tej chwili. Za chwilę zrobię próbę bez żarówek. Myślę, że do około 60 stopni powinny się te radiatory spokojnie nagrzewać. Ale czuć potęgę w tym wzmacniaczu. Aktualnie wrzuciłem jakąś płytę techno, wcześniej słuchałem czegoś bardziej przyjaznego. To zależy dla kogo. I czuć naprawdę potencjał energii. Jeżeli dam głośniej, oczywiście wzmacniacz się wyłączy ze względu na brak odpowiedniego zasilania. Po świeceniu żarówek można zauważyć, jak prąd się zwiększa lub zmniejsza z silnienia. I zabezpieczenie zadziałało. Nie będę robił pomiaru tego urządzenia typu zniekształceń harmonicznych ze względu na to, że po pierwsze, żeby zrobić takie pomiary, to trzeba mieć bardzo duże sztuczne obciążenie rzędu kilku kilowatów z dobrym chłodzeniem. Druga rzecz, trzeba mieć przede wszystkim też stabilne źródło napięcia zasilania. Jeżeli laboratorium wykonuje pomiary, to nie korzysta pewnie z gniazdka sieciowego, gdzie to napięcie jest zanieczyszczone, ma bardzo dużo składowych, jakichś harmonicznych i tak dalej, ulega ciągłym zmianom, tylko wykorzystują wzorcowe źródło energii. Dysponuje czymś takim jak sztuczne obciążenie o mocy 2 kW, 4 lub 8 ohmów. Mam również miernik harmoniczny, gdzie mogę zmniejszyć zniekształcenia na poziomie 0,003% oraz generator bardzo precyzyjny Hewlett-Packarda, który ma zniekształcenia THD na poziomie 0,18–0,001%. Ale uważam, że przy tak dużych parametrach, mocowych wzmacniacza, wykonanie takich pomiarów jednak w tych warunkach jest pozbawione sensu. Dlatego, że trzeba by podłączyć przede wszystkim obciążenie dwóch kanałów i mieć stabilne źródło zasilania. Teraz jeszcze jedna próba bez żarówek i praktycznie końcówkę można składać. Końcówka w pełni przetestowana, wygrzana. Sąsiedzi pomimo zamkniętych drzwi usłyszeli, jak gra muzyka. Temperatura radiatorów, no myślę, że z 55-60 stopni. Nie da się technicznie ręki położyć, przytrzymać chwilę dłużej, można się poparzyć. To jest naprawdę bardzo ciekawy wzmacniacz, służący praktycznie w domu w zimowe wieczory jako całkiem niezła grzałka. Powiem Wam, że mam taki wzmacniacz podobnej wielkości, podobnych gabarytów firmy Klasse Audio kanadyjskiej, model CA301. Leży w kartonie jak na razie około 7 lat, ale nie mam czasu się nim zająć. Też waga około 50 kg. I znowu mam otwarte drzwi od warsztatu, ponieważ mój pies nie wysiedzi sam w domu, musi siedzieć
ze mną w warsztacie. Zaraz Wam pokażę tego mojego zbójca. To jest mój pies. To jest pani piesowa Luna. Pani piesowa Luna nie usiedzi w domu, musi siedzieć ze mną. Tam gdzie ja, tam ona. Nie lubi siedzieć w domu w samotności. Najgorsze są zimy, wtedy kiedy drzwi od terasu są zamknięte i drzwi od warsztatu są zamknięte. Jak wychodzę z domu, to jest ujadanie i rozpacz, że wyszedłem. Mam 6 latek. No, chodź, zestawię cię stąd. Teraz przystępuję... O, trochę gorące. Teraz przystępuję do składania obudowy. O, fajna sprawa, że można tak wrzucać filmy po kawałku i przy okazji odpowiem na parę Waszych komentarzy. Co to jest, do czego to służy? Był taki komentarz, no to są po prostu rączki do podnoszenia. Nic w sumie innego. Teraz tak, kolejne odpowiedzi. Czy tranzystory trafiły na swoje miejsce? No nie ma takiej potrzeby. Tranzystory mocy są z jednej serii. Zapewne fabrycznie są parowane. Pracują w większości równolegle. Tam chyba 4 sztuki zauważyłem są jako sterujące, więc nie ma sensu, żeby te tranzystory musiały wracać konkretnie na swoje miejsce. Pytanie kolejne. Czy smaruje podkładki silikonowe? No uważam, że po to są podkładki silikonowe. Są to podkładki elastyczne, podkładki miękkie, które podczas skręcania mają się ułożyć do powierzchni tranzystora i radiatora, więc ich smarowanie nie ma najmniejszego sensu. Aha, po co naprawiać takie rzeczy? Jest to przecież konstrukcja antyczna i tak dalej, złe prowadzenie ścieżek. Nie ma porównania przykładowo z nowymi produktami. No to bardzo prosiłbym znaleźć mi nowy produkt, zrobiony tak samo ciekawie i porządnie jak ten właśnie Krell i oczywiście za te same pieniążki. Obawiam się, że cena będzie 10 albo 20 razy większa. W związku z tym czasami warto w to inwestować, ale analizując to takim tokiem, to po co kupować starego Porsche, pakować dziesiątki albo setki tysięcy w jego remont, jak za tą samą kasę można w salonie kupić nowego. No tak. To jest moja odpowiedź na to pytanie. A wspominałem też, że miałem problem z odkręceniem tych śrub. Poradziłem sobie takim kluczem calowym 3/16 cala, tutaj włożyłem, tu coś nałożyłem, odkręciłem, ale w międzyczasie przyszedł mi konkretny klucz wichy 3/16 cala. I tak jak mówiłem, warto zainwestować w narzędzia. Ten klucz kosztował chyba 16 albo 18 zł. Czy to jest tak wielki wydatek, który jest warty tego, żeby poniszczyć w takim urządzeniu śruby? Uważam, że są to naprawdę groszowe sprawy. I teraz jest to klucz na tyle długi, z rączką typu T, że można bardzo dobrze te śruby dokręcić. A nie walczyć czymś takim, jeszcze z kulką na końcu, gdzie można w ten sposób uszkodzić radiator. Inwestycja w narzędzia. Rozwój to narzędzia, a narzędzia to rozwój. Naprawdę nie żałujcie hajsu na wyposażenie warsztatu. Trzeba się non-stop rozwijać, ale patrząc na to, co się dzieje na rynku, wiele osób się, że tak powiem, cofa. Ponieważ brak rozwoju, moim zdaniem, to jest również cofanie się w tym rozwoju. Tak powoli maszyna wraca do swojego dawnego wyglądu. Jeszcze radiatory ciepłe, pomimo że minęła chyba z godzina od momentu, kiedy go wyłączyłem. Tak się zastanawiałem, dlaczego mi zostały 4 śrubki. Mówię, jak to możliwe, żeby zostały mi 4 śrubki? A przecież to są śrubki od starych, oryginalnych gniazd głośnikowych. Wychodzi na to, że nie zostanie mi żadna śrubka. I tak powinno być. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda z tyłu po zmontowaniu. No i teraz już nabiera prawdziwej wagi. Tak się prezentuje z gniazdami WBT. Teraz nie będzie żadnego problemu, żeby podpiąć złącza widełkowe, bananki, czy nawet jakiś przewód o przekroju chyba około
6 czy iluś milimetrów kwadratowych. Wzmacniacz jest w takim stanie, w jakim był. Nie uzyskał żadnych dodatkowych rys. Jeszcze pokrywa i remont będzie całkowicie zakończony. Tu mamy wymienione elementy. Wszystkie kondensatory, które zostały wymienione, były pełnosprawne, ale takie było życzenie użytkownika i dlatego zostały one wymienione. To, co mi się nie podobało, to dwa przekaźniki. Dodatkowo modyfikacja związana z wymianą gniazd głośnikowych. Podkładki oczywiście obowiązkowo. Jest to przy takich wzmacniaczach, które się mocno nagrzewają, mają temperaturę pracy standardowo około 60 do 70 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o radiatory, nawet na biegu jałowym. Chłodzenie tranzystorów jest rzeczą świętą. No i wymiana tych źle zamontowanych kondensatorów w poprzednim serwisie. Pracy bardzo dużo, ale efekty mam nadzieję, że będą bardzo dobre. Sądzę, że ta zmiana tych wszystkich elementów nie będzie miała jakiegoś kluczowego znaczenia na brzmienie tego wzmacniacza. Pytaliście mnie kiedyś, znaczy ja kiedyś Wam zadałem pytanie w którymś filmie, jakie mają być filmy. No i odpowiedź była bardzo długie i bardzo szczegółowe. Czyli dlatego zrobiłem tak długi film na temat tej końcówki mocy, który składa się z trzech odcinków. Jeżeli chcecie, aby następne filmy były długie i szczegółowe, proszę o informacje w komentarzach. A mój pies jak zwykle szczeka. No cóż, na tym zakończę pracę nad tym pięknym okazem i do zobaczenia wkrótce.